Staszek, kanał rockday.pl. Dzisiaj porobimy bendingi. Posłuchajcie motywu, który ja sobie tutaj pociskam nieraz. Jest to taki dosyć fajnie brzmiący, jednak trzeba troszeczkę uwagi mu poświęcić. Uwaga! Podstawowym elementem tutaj tego myku jest to, że robię bending dosyć taki intensywny na siódmym progu, struna G, czyli o cały ton. I tutaj dotykam palcem na 12 progu. Mogę sobie opuścić ten dźwięk. Czyli podstawowy, jeszcze raz, podstawowy motyw to jest tak: pociągnięcie na siódmym progu, struna G na siódmym progu i naciśnięcie palcem na 12, czyli... Macie to? Macie to? Uwaga! Spróbujcie zrobić tak, żeby ten dźwięk na 12 progu naciśnięty nie opadał, w sensie, żeby pociągnąć. Żeby nie robiło się tak. No bo to zaczyna, prawda, no nie wiem, palce zaczynają boleć, to sobie dźwięk opuszczamy. W każdym razie właśnie jeszcze raz spróbujcie zrobić pociągnięcie na siódmym progu, nacisnąć na 12. Strunę G, pamiętajcie. O, najlepiej tak potrzymać, aż do wygaśnięcia tego dźwięku. No i to jest taki, właśnie jak ja to mówię, taka pożywka, taki główny, no pożywka może to złe określenie, główny właśnie taki lick, taka zagrywka, taka fraza, no to właściwie dwudźwiękowa, mamy prawda, dwudźwiękowa, do której możemy sobie już robić co chcemy, bo możemy ten dźwięk opuścić, prawda, i ja na przykład naciskałem też na 12 progu strunę D. I później na 7 też D. Później na przykład od razu strunę na siódmym progu, strunę D. Czyli jeszcze raz. Tutaj różne motywy, bo na przykład pociągam to D. Siedem, pięć robię na przykład właśnie ten hammer on, czyli tam legato. O, też tak można zrobić, na przykład. No z tego można by prowadzić później już cokolwiek.
Wy na razie spróbujcie sobie porobić takie to ćwiczenie właśnie z bendingiem, bo to oczywiście te wszystkie, co wokół tej zagrywki z bendingiem i tym dociśnięciu na 12 progu, wszystko co wokół tego, to już można modyfikować, ale trzeba się skupić na poprawnym jednym motywie, do którego będziemy już doklejać te, prawda, elementy różne. Więc spróbujcie nawet też zrobić na pozostałych strunach, na przykład to samo zrobić, tylko że na strunie B. To akurat zrobiłem bez naciskania na, prawda, na drugiej, na trzeciej strunie, czyli coś takiego jeszcze raz. I na najcieńszej. Albo na przykład na D. Dosyć to jest fajny pomysł. Jeśli będzie Wam się podobało dalej coś dobudowywać do tego, to oczywiście kombinujcie. Piszcie też w komentarzach, co tam ewentualnie poprawić w tym, bo to jest na razie tylko taki schemacik, jak to można dalej rozkminiać. No w każdym razie, żebyście się nauczyli tego jednego, będziemy następny robić. Później jak się Wam będzie podobało, będę następne pomysły wciskać do tego. W każdym razie ja zmykam, a Wy ciskajcie bendingi, prawda, i tutaj dać dociskania na tym 12 progu. Tym razem na 12 progu, żebyśmy nie szaleli, nie kombinowali, póki nam nie będzie wychodziło dobrze i poprawnie na tym, co tam Wam mówię. Dobra, zmykam papatki, ziomki.